Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry. Gramy w Torchlight. Kolejny odcinek z tej gry i pewnie się zastanawiacie, co robię na poziomie 30, skoro poprzedni odcinek skończył się na 31. Ano już tłumaczę. Zaraz po nagraniu ostatniego odcinka umarłem. Dałem się zabić. Miałem, odrodziłem się, dobiegłem do 31 poziomu z powrotem. I okazało się, że zrespiły się stworki i zrespiły się stworki w takiej ilości, że nie jestem w stanie ich w żaden sposób pokonać. Po prostu, zaraz wam pokażę dlaczego. Zejdźmy tam na dół. Zobaczycie, ile ich tu się namnożyło. W ogóle są... No właśnie. I w taki oto sposób ginę od razu. I koniec, krótka piłka. Dobra, wracamy do miasta. Wracamy do miasta. Sprawa jest tego typu, że nie jestem w stanie ich tam zabić i stwierdziłem, że chyba mam za niski level, chyba mam za mało rozwiniętą postać jeszcze do tego, żeby tam się w ogóle udać. Dlatego też postanowiłem, zanim tam zejdziemy, te stworki są tam na powyżej 20... Są powyżej 26 levela ogólnie rzecz biorąc. Ja mam 24. Nie wiem, może to jest bariera, dlatego jestem za słaby jeszcze, żeby tam się w ogóle udać i może jeszcze trzeba troszeczkę poczekać. I dlatego stwierdziłem, że zrobię poboczne questy. Wykonam wszystkie poboczne... Sorry, nie chciałem z tego dzieciakiem gadać. Wykonam wszystkie poboczne questy. Nie wiem, co z tym robotem, nie wiem, gdzie to coś, co on chce. A nie, wiem, dobra, on jest w kopalni, także w kopalnię odwiedzimy. Kopalnia jest po lewej stronie na samym końcu. Nie będę tam na razie biegł, ale jest tam. Dwa. Zobaczymy, co jest w tym portalu u tego i znajdziemy temu kupcowi przedmiot, który tam zgubił. Trzecia postać z pytajnikiem to jest ten koleś, ale on chyba jest od głównego questa. Ja już nie pamiętam. Ember koloru krwi mam znaleźć. W ogóle sobie zobaczmy zadania. Proszę bardzo. Zadanie jest 4. Ratuj Syl. Aldrich pojmał Syl, udaj się za nim i uratuj ją. Nie wiem, gdzie to było i co to jest. Staw czoła Varkaserowi. Drill poprosił cię, byś zgładził Varkasera na trzeci poziomie kopalni. Tak, to jest od tego krasnoluda. Przez portal. Hatch, to jest ten portal, przy którym byliśmy przed chwilą. No i ten koleś tutaj prosi o znalezienie tego emberu. Emberu koloru krwi. I wydaje mi się, że to jest główne. To drugie jest też gdzieś tam poniżej 30 levela. Tak mi się wydaje, nie mam pojęcia. Te dwa mogę zrobić. Plus do tego, jak już to ogarnę. Myślałem tak, myślałem o tym, żeby powymieniać wszystkie zbroje. Znaczy wszystkie przedmioty, które posiadamy, zmienić na lepsze. Może któreś będą miały większą obronę, bo armor mam strasznie słaby. W ogóle mam przedmioty na bardzo niskim levelu. Jak już tu jestem, póki pamiętam... Nie ty. Chociaż do ciebie jeszcze wrócę. Kupię sobie miksturki, bo widzę, że... trochę ich zużyłem. Dobra. Co do niej? I pomyślałem, żeby wymienić wszystkie przedmioty, jeśli uda się znaleźć coś innego. Nawet niekoniecznie dużo lepszego. 10, tu jest 15, 30. Tak, a mapę kupiłem po to, że jeszcze poza tym chcę zobaczyć, o co chodzi z tymi mapami. 10, 20, 15, 30. To te mapy mam, plus do tego mam tu jakiś tajemniczy, no i teraz kupiłem ten. I chcąc je układać od początku, czyli to jest 10, 20, to jest 12, 25, tu jest 15, 30, no i to jest powyżej 20, plus 2 tajemnicze. Mam tu też jakieś naramienniki, ale nie mogę ich na razie założyć, bo są na 20 level. Także może muszę wylevelować postać dużo wyżej. I dzisiaj zajmiemy się tą pierwszą mapą, zobaczymy co to jest. Portal zagubionych podziemi. Zobaczymy, co w tych podziemiach jest. Otworzymy ją. Muszę ją chyba przełożyć do plecaka, by ją otworzyć. Otworzymy sobie ten portal. Przejdziemy się tam, zobaczymy.
Na 31 level zejdziemy, jak już będę potężniejszy i będę w stanie w ogóle tam cokolwiek zrobić, no bo na chwilę obecną nie jestem w stanie. A jeszcze jedna rzecz, którą pamiętam, to zupełnie wyleciało mi z głowy, że nasz pies, zawsze się wkurzałem, że pies biega i atakuje sam. Zapomniałem, że pies ma tutaj postawy i jak mu się weźmie defensywną, to on po prostu będzie koło mnie chodził. Nie wiem, dlaczego mi to wyleciało z głowy. Druga sprawa, jeśli chodzi o psa, pies ma klejnoty. Mogę mu stawiać pierścienie i naszyjniki, przepraszam. Plus do tego, może się uczyć czarów. On nie ma żadnych czarów, ale jest w stanie się jakichś czarów nauczyć. Nie wiem, on korzysta z nich podobno sam, czyli kiedy tam sobie wymyśli, że będzie go chciał wykorzystać, to go wykorzysta. Ucisza wrogów w promieniu. No, spróbuj mu to dać. O, proszę bardzo. Ucisza cel. No i bardzo dobrze. A drugie, przywołaj zombie. Przywołaj grupę nieokreślonych zombie, by atakowały twoich wrogów. No, spróbujmy mu to dać. Zobaczymy, czy to zadziała. Tak ogólnie to przeczytałem poradnik. Troszeczkę poczytałem poradnika. Orki na 19 levelu. Dobra, troszkę słabsze od nas. No i pies nie biega sam. Pies sam nie biega, pies czeka aż go... aż nas coś zaatakuje, wtedy będzie... o, wtedy dopiero się bierze do walki. Możemy mu tą agresywną włączyć chwilowo. Niech tam się trochę zajmie czymś. Tutaj te mobki nie powinny nam stwarzać jakiegoś większego zagrożenia, no to wychodzi... No... Panie, weź ich zabijaj, a nie... O co chodzi z nimi? Czemu ja ich nie mogę trafić? W ogóle ich nie mogę zabić? Aha... No dobra, nie to nie. A, bo to byli ci zombiacy przywołani przez psa. A, ze mnie kamer. Nie zauważyłem. Dobra. Skoro tak. Nawet spoko. On czaruje sam z siebie. Mówię, losowe jest. Nie mamy wpływu na to, jaki czar weźmie, zostanie wykorzystany. No i tutaj będzie trzeba podlewelować po prostu troszkę. Trochę te zombiaki są... To akurat są zombiaki, które trzeba zabijać. Ale jak one będą się pojawiać tak... losowo... Halo, co tutaj, szczury? O, dostałem strzała. Jednak tutaj też coś tam nas potrafi zaatakować. Gigantyczny eliksir życia. Czy to jest gigantyczny? Nie, to jest super. Ale co psu na ratunek. Pałkowy pistolet, długi miecz. Mamy wynalazki. No, tak nie bardzo wiadomo, który jest który, także... Nasi to są tacy bardziej fioletowi. Pająki wyszły. Ja nie pamiętam, na którym z tych poziomów byłem, czy nie. Tu zapomniane jaskinie. Może byłem. Zobaczmy, co tu powypadało z nim. Może byłem, ale chyba trzeba wszystkie przejść i po prostu levelować trochę postać. No tak, grind i nic więcej, bo w sumie... No i wylatują jakieś takie rupiecie. Nie wiadomo, co to z tym robić. Miecza to ja nie chcę. Chowa baruta to też jest takie słabiutkie, no ale ma... armor większy, dlatego że nie ma żadnych dodatkowych umiejętności. No można... Nie ma dodatkowych umiejętności, może dokończę zdanie, zanim zacznę następne. Można... Pamiętam, że już kiedyś pająki jakieś zabijałem, no ale to było dawno. Trzeba ogarnąć tego pająka.
Że z niego przynajmniej coś wyleci, coś zielonego wypadło. Wszystko? Wszystko. Zobaczmy, wszystko zgarnięte. Zobaczmy, co w ogóle wypadło. Okej, sprawdźmy sobie. Miałe... łuskowa przypinka. Śmiała łuskowa. Premia do siły 11. No nie, to nam niepotrzebne. Błyskotliwy łuskowy pas. Mamy armor, no to też jest słabszy. Trzeba będzie to psu oddawać, żeby latał sprzedawać, bo leży nam to. No ale nic, będziemy... Aha, gigantyczne to są takie, 100, a to 130... Super, eliksir 1600, tutaj gigantyczne to takie... 600, tutaj 1200. Many 100, a to 134. No dobra, można to zużywać, czyli... Weźmy sobie ten gigantyczny tutaj. O! No idziemy dalej. Idziemy dalej. Idziemy zwiedzać. Zwiedzać wszystkie jaskinie. Chcę sprawdzić wszystkie miejsca. O, tu jest skrzynka. Proszę bardzo. Aha! No i prawie mnie zabiła. Skubany. Dobra. Prawie mnie zabiła. Może na tym, w tych zapomnianych jaskiniach coś ciekawego się znajdzie. No i level leci. Jakby nie było, leci level. Bo cały czas tutaj rośnie, no. Oj. Tamten już poleciał się tam awanturować. No dobra. Lecimy mi przy pomóc. Zużyjemy to. Otworzył tych zombiaków, oni są tam zajęci, to jest spoko sprawa. Zawsze to odwracają uwagę. Może za szybko chciałem grę skończyć, może, no, to jest wysoki poziom, najwyższy poziom trudności, to nie jest tak jak na tych niższych. Ja zapomniałem, znaczy zapomniałem, tak ogólnie to myślałem, że tak po prostu przebiegniemy do końca gry. A to wychodzi na to, że jednak trzeba tutaj trochę levelować postać. I jednak jak stworki są za mocne, to nie możemy się tam pchać do przodu, aż tak na hama. Wszystko, wszystko. Dobra, coś tu powypadało. No i tutaj lecą już, może dlatego tam nie leciało nic ciekawego. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak ta gra jest do końca skonstruowana. Ale widzicie, tutaj już lecą przedmioty. No też bez rewelacji, no ale to jesteśmy na tym najniższym poziomie. Na tym najniższym poziomie jaskiń. Także nie ma co tu się spodziewać jakichś rarytasów. To poddajemy kamyki, wszystkie zostawiamy. Stojak na pancerz. To nasi. Kurde, mylę się z tymi kalesiami jeszcze. Ale lecą tam do ataku, także spoko. No i... z poradnika, znaczy z instrukcji w sumie, którą wyczytałem, wychodzi na to, że... O, tu jest drzewiec jakiś wielki. No, jeszcze ja bym strzelał. I to by było miło. Halo, nie daj się, nie daj się. Nie daj się. Poradnika poczytałem, że jeszcze dobrze jest łapać ryby i... O, i fajma łapie. Łapać ryby, które... które zamieniają psa, które dają mu dodatkowe umiejętności. Czy tu coś jest jeszcze? Proszę bardzo, ile znaleźliśmy. Tutaj na tym poziomie lecą jakieś... Tylko, że same rupiecie. Dobra, weźmy sobie... Sprawdźmy, co to jest, co to jest... To jest słabe. To jest bardzo słabe. Zbroja. No ale zbroja ma. Zbroja ma lepszy armor, ale tylko tyle. To zostaje. To
to będzie do sprzedania. A to. Zobaczmy, co to jest. Premia do obrony, premia do siły. To jest premia do siły, premia do zręczności. I odporność na elektryczność. Odporności na ogień, premia do obrony. To zostawimy to, co mamy, ale zobaczmy, co ma pies. Elektryk, czyli premia do obrażeń i premia do obrony. A tu jest siła i zręczność, ale nie wiem, co pies potrzebuje. Pies to chyba nie potrzebuje obrażeń wręcz zadawane przez towarzysza. Ale zobaczmy, dajmy mu to, zobaczymy, co się zmieni. Tak, zadaje więcej obrażeń, ale ma mniejszą obronę. Ale nie dużo, ale zadaje większe obrażenia. Dobra, to zgarniemy. No i w taki sposób chyba będziemy się bawić po prostu w tą grę. Tę grę, dokładnie rzecz biorąc, muszę poprawiać sobie to, bo za każdym razem mówię tą grę, a to jest nie po polsku. Niepoprawnie. Tę grę, będziemy się tak bawić. Myślę, że jeszcze na to wychodzi. On stworzył, bo tutaj to jajko było. Znaczy, on je stworzył po prostu. Trzy wychodzą. Myślę, że na 31 poziom pójdziemy za jakieś 10 leveli. Dobrze pójdzie. Leveli, znaczy 10 odcinków. Ale to pewnie i 10 leveli. No, level leci, nawet myślałem, że będzie gorzej, ale nawet leci ten level tutaj. Wykonamy wszystkie questy dodatkowe. Wszystkie te poboczne zadanka robię. Może się coś jeszcze pojawi w międzyczasie, bo nie wiem, czy to są wszystkie, czy nie. A później się zobaczy. Po prostu się zobaczy później. O kurde. Stałem strzała. Czarowników. Czarowniki. Znowu mnie prawie zabił. Tu jeszcze z tego domku wychodzą. Halo. Niby taki niski. Levele, bo oni mają 19, a jednak są w stanie mnie pokonać, czyli ten mój mag jest po prostu słaby. A to wychodzi. Nie mam obrony jakiejś dobrej. Kieletki go zabiły. Jeszcze te latadła. Kurczę. W tą stronę strzelasz, baranie. Jeszcze jeden jest. Dobra, zginął. Przejdziemy dookoła, bo tu chyba coś zostało. Niedużo. Czekamy, aż mana się podniesie. Chociaż w sumie możemy użyć tego. Uzdrowienia. Nie była mi potrzebna do niczego, ale jakoś tak automatycznie wyłapał ją. Pająki. Jest ogólnie ogarnia, nawet lepiej niż wcześniej. Idziemy dalej, nie wiem jak z tą mapą... Okay. No tak. Aha, bo tutaj się da tylko przesunąć, oddalić, dobra. Nie, tabulatorem chyba mapę wchodzi... nie wchodziło. Aha, bo mapa jest tutaj. Pod jakim? Pod A. A no bo mapa jest tu, dobra, to widać chyba... Nie wiem, może wszystko ogarnęliśmy, może coś tam ominąłem. Idziemy dalej. To są nasi. Może łatwiej by się grało, jakbym był jakimś... Team Warriorem normalnym. A nie magiem. Zadawał... Znaczy miał więcej obrony. Mam bardzo słabo
dobroną i dlatego tak szybko dosyć ginę. O kurde, jest. Jest, chodź. Pieniędzy to tak nie przybywa za dużo. Fakt, że ten ma już prawie całe pleca krupieci, który może pobiec sprzedać, no ale... Jeszcze nie, nie teraz może. Tamy. Kolejny duży żółty pająk. Mam na myśli, że... Mam na myśli, że... taki mini-boss. Może sobie weźmy miecz, który będzie go tam jeszcze bił. Coś tu zostało? Eliksirów jest pełno. Coś wypadło z niego, nie ma nic, kompletnie nie wypadło, no dobra. Odleczymy siebie i psa. Idziemy dalej, jest. Ten elektryczny wiatr już nie żyje. Kolejna turka, bardzo miło. Dobra, tu mamy rozwidlenie drogi na wszystkie cztery kierunki. W tą najpierw. Pewnie wrócimy do punktu wyjścia. Jest, chodź. Jest się zapodział nam. Chodź, chodź, tędy, dokładnie. I drogę, zaraz spadnie nam level. Załatwiliśmy sprawę dosyć szybko. Tu są skarby. Aha, tu są tylko skarby. Trochę złota. Trochę złota, idziemy w drugą stronę. Nie wiem ile jest... poziomów. Tu jest pierwszy poziom dopiero. Okej. Oj, tajemnicza strzelba. Coś fajnego tam wypadło. Żywy trup jeszcze stoi. Coś się zablokował, chłopina. Chodź, 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 chodź. Odblokował. Trochę złota. Zobaczmy, co to za strzelba. Nie mogę jej użyć. Proszę bardzo, jakie obrażenia zadaje. Dwuręczna. Ją sobie zostawimy, schowam sobie do skrzyneczki. Sobie. Trzeba zręczności 41, nie mamy tyle, także z tego. Jest jeszcze coś, zgarnął, proszę bardzo, zgarnął tarczę i nieznany pas. Dobra, pies nie zgarnął ogólnie rzecz biorąc, tylko chyba jak naciskam shiftem, podnoszę, to pies go podnosi tak naprawdę. Automatycznie. Tarcza mi jest niepotrzebna, nie używamy szans na blok. Mamy tarczy, ale pas. Różnobarwna, płytowa szarfa. Do odporności na ogień zwiększa zadawane obrażenia psychiczne, znaczy fizyczne i elementalne obrażenia o 6%, zwiększa częstotliwość znajdowania magicznych przedmiotów. No nie, no to co mamy to jest lepsze. Tak mi się wydaje. Armora ma przynajmniej więcej. Dobra. Wyślę psa z tym wszystkim Właśnie, do sprzedawcy. Gdzie to skandluje?
błąkamy tutaj troszeczkę. No już niedużo i będzie kolejny level. Dobra, mamy tu chwilę czasu. Także taki jest plan na... obecnie na grę. Mogłem w sumie sam pójść teleporterem do miasta. Taki jest plan obecnie na grę, czyli... levelować, podbijać postać, wykonać wszystkie poboczne questy, wykonać wszystkie te misje, te mapy dziwne. Zobaczę, ile fejma dzięki temu osiągnę. 15 poziom. Nie wiem, ile jest wszystkich. W ogóle jest jakiś limit. Rozwijam się tylko pod względem magii i obrony od tej pory. Nie dodaję żadnych większych punktów tutaj do siły i do zręczności. Nie wiem, czy dodawałem, czy nie dodawałem wcześniej. Pewnie tak. W tym momencie nie będę dodawał już nic. Wszystko, co będę dodawał, to będę dodawał tutaj do magii i do obrony. Żeby stworzyć jak najtwardszego. Na początek w ogóle tutaj do obrony będę dodawał, bo ja chyba zadaję dosyć spore obrażenia, ale... bo mogę zabijać stworki mocniejsze od siebie, ale... bardzo... bardzo dużo obrażeń ja wyłapuję sam z siebie. Przed pies, zarobił 1000, okej. Okay. Zawsze to coś, będzie na miksturki w mieście. Tutaj coś jest. Oj, duchy. Ale duchy są groźne. A? Tutaj... to są nasi. To są nasi. Zatem przeglądam jeszcze... czary, które są tam u kupców. Może znajdziemy coś, na przykład dla psa dobrego, żeby zarzucał jakieś spowolnienie albo coś, bo on już teraz będzie zarzuca to ten jeden czar jest jakimś spowolnieniem. Tam zamrożeniem, nie pamiętam co to było do końca. Teraz jeszcze raz sprawdzimy, tylko... dawny teren. Ej, wypadł! Jeszcze jeden. O kurde, teraz mi się mana skończyła. W takim momencie. Kościół, gdzie mnie tutaj od... jeszcze jeden biegnie. Dobra. A jeszcze żyje. Myślałem, że go dobiją. Dobra, zbierzmy wszystko, co tu jest. Bo tu sporo rzeczy nam wypadało. Proszę bardzo, ile... Szkielecik wpadł w przepaść. Muszę sobie zrobić jedną małą zmianę. O, w ten sposób, bo częściej tu będę używał jedynkę. A nie zdążyłem cokolwiek zobaczyć, to już jest poleciał. Zrobiłem mu ten tryb atakujący. Bierze do roboty jeszcze za nim. Ogarnę cokolwiek. Okej, okay. Znowu jakaś broń wypadła. Chodź pies. Pies się przestraszył. Odleczę cię, to przejdzie ci. Okej, okay, wróć do mnie. Zresztą poszedłeś, to poszedłeś. Co tu nam wypadało? Wszystkie takie zwykłe. Zwykłych przedmiotów nie będę używał w ogóle. Damy to psu. Damy to psu to. Pójdź sobie zostawimy tą manę też. Jedna tylko także. Mogę w sumie też to zamienić. W ten sposób. Dokupywać te tańsze, jeśli wychodzi tam dużo taniej, bo nie wiem. Okej, okay.
jeszcze jacyś? Tam gdzieś jeden jest. Dobra, i tutaj to jest... Tak, wracamy tu z powrotem, czyli... Idziemy dalej. Tak, pustawo. Się przestraszył, czy coś? Więc wracaj. Jest koło mnie cały czas. A tu jest rozdwojenie ścieżek, czyli pójdźmy na razie dołem. O, tu jest jakaś skrzynka. Oczywiście jakby było inaczej, skrzynka, która nas chce zjeść. Nie trafią. No, trafiłem w końcu. Jeszcze tego pajączka. Dobra, i mamy level up. Level up, ale nie mamy czasu tutaj na levelowanie, bo się wydało w następną rozróbę. Dobra, wróć pies. Chodź. Na razie nic nie robimy. Jakaś łuskowa przypinka. Zobaczmy, co to jest. 13 armoru. Zwiększa zadawane obrażenia od trucizny i od lodu. No to mam, to też jest lepsze. No kurde, wszystko jest lepsze. Do sprzedania. Czy to możemy sprzedać? Tak. Bardzo. To sobie zostawimy. Jedyne, co na razie wyleciało fajne, to jest ta strzelba. Tyle tylko, że ja strzelb nie używam. Jest problem. Okej, okay, możemy rozwinąć postać. Nie peta chciałem, tylko chciałem to. 5 punktów. Wszystko na razie ładujemy w obronę. Okej. Okay. Taka jest moja koncepcja na chwilę obecną. No i tu jeden punkcik możemy i... Nie wiem, no najmocniejsze jest to... Zjeść broń magów. Biegłość po skrywaniu się różdżkami i laskami oraz obniżone wymagające do używania pierścieni i amuletów. 6 punktów to ładowałem. Zwiększa szansę na trafienie krytycznej ilość obrażeń przez niezadawanych. Tu też naładowałem tych punktów sporo. Tego nie będę rozwijał. Chociaż powinienem te minionki, no przywoje alchemicznego golema na przykład. Ale to trzeba by było tutaj dodawać punkty. Wysługi wypełnia magiczna energia, która odbija część obrażeń, jakie zadają im wrogowie. Też spoko. Sama walka. Tą tarczę Emberu miałem. Wrażenie Emberu, przeciążenie rękawicy, wyzwala niszczycielski ładunek w pojedynczy cel. Moc rozprasza się, rażąc słabiej pobliskich wrogów. No tak, tylko że tego rzadko używam. Tego rzadko używam. Samo tego. A powinienem chyba. Może i powinienem. Strzały magii defensywnej. Zwiększa poziom wszystkich zaklęć magii defensywnej. Zaklęcia mogą zostać znalezione lub kupione. No i co ładować? Nie wiem. To było? Poprawia moc eliksiru, zwiększa ilość zdobywanego doświadczenia i słowa oraz zmniejsza kary za wskrzeszenie. Przydatna sprawa. Dobra, dodajmy jeszcze jeden punkt tutaj. Tam z czasem, no i jeszcze chwilkę i będzie trzeba kończyć ten odcinek. Aha, to moi. Kurde, gubię się. Znaczy, gubię się. Nie tyle się gubię, co... Mapę sobie wyłączyłem, tak? Tyle się gubię, co... Aha, ten doszedłem, co... Myślę, że to są przeciwnicy, a to są... Jakie wskrzeszone. Taki idą niestety w strasznie powolnym tempie. O, i zniknęły. Zanim dotarli, to poznikali. Jeszcze co tu jest? Tu jest eliksir. Garnę, będą już dwa. Jeszcze
ten jest do zabicia, no i pies tam zabija tamtego. Go ogarnął. Okej. Wszystko tutaj? Wszystko. Identyfikacji to tak średnio mi potrzebne. Nauczyłem się tego czaru identyfikacji, to zwoje mi są niepotrzebne. Przyznam, że przydatna sprawa, bo dzięki temu oszczędzam. Znaczy zarabiam pieniądze na zwojach, ale to też tak jakoś nie strasznie drogie są. Ale zawsze to zianka do zianka. Zbiera się kasa. Zobaczmy, co jest z tej strony. Na pewno wyskoczą kolesie. A nie. Nie. No to teraz zobaczmy z drugiej strony w takim wypadku. Podejdziemy tutaj. Do pająków. Pająków, młotek jakiś wypad, tak. Tak jakiś wypad, który znowu jest rozdwojenie ścieżek. Kamienniki. A tutaj już wylecieli kolesie. Dwie budki też wyskakują. Okej, wszyscy zginęli. Czy jest coś do wzięcia? Tu jest koszyk jakiś. Kolej zablokował. Tak chyba naokoło przejdziemy. No, dawaj, dawaj, zabijaj wszystkich. Raz, dwa, bo czas powoli ukończyć odcinek. Poza levelem to tak dużo się nie wydarzyło. Ale widzę, że to jeszcze nie jest koniec tego poziomu. Zobaczmy, co jest za następną kładką tutaj, tym mostkiem. Też to będziemy kończyć. Leżenia zadaje całkiem konkretne, bo mopki nawet nie nadążają podchodzić. Uciek, ale już biegnie z powrotem. Chodź pies, chodź, więc się nie bój. Ogarniamy temat, nie to co na 31 levelu. No i gitara. Gitara wyczyszczone. Jeszcze tutaj widziałem, że coś się błąka. Zagonili go tutaj. Narożnik. No. Szybki powrót w tą stronę i jeszcze zobaczymy, co jest za ostatnim mostkiem. Jak nie ma wyjścia, a jeszcze chyba nie ma. Może być. Zobaczmy, co tam jest na górze. Jeszcze tylko kawałek. Duża ilość. Na raz.
Znana laska. O, to już lepiej. No, dobra. Okiem, czy to coś zostało? Nic nie zostało. A, tu jest jeden. Halo? Zakręciłeś się standardowo. Daj złoto. Spadamy. Tu jest kolejna droga. Laska. Co tu jest takiego? Proszę bardzo, ale to jest dwuręczna. Dwuręczną posiadam w drugim slocie. No, ale posiadam dużo lepszą. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj. No nic. Aj, kurde, ruszył pająka. Dobra, zabijemy pająka jeszcze. Widzę, że zamieszanie się porobiło. Znacznie długie te poziomy. Chciałem dojść do końca, ale chyba się nie uda w tym odcinku, bo już mam 40 minut nagrywania, także kończymy. Dalszy będzie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podoba. Koncepcja nie zrazi nikogo do oglądania. Bo nie ma innego wyjścia. Nie jestem w stanie tamtego levela przejść. Tam wejść nie jestem w stanie. Próbowałem kilkanaście razy i za każdym razem dostaję potężny łomot na dzień dobry. Jeszcze jakieś drzewo idzie. Dobra, drzewo chodź. Ostatnim przeciwnikiem jesteś dzisiejszego dnia. Drzewo. Jeszcze coś tam wypadło. Pies, chodź. Chodź, pies, nie rób zadymy, bo trzeba odcinek kończyć, no. To jest boss. Duże drzewo boss. Nie, to jest normalne drzewo. A możliwe, że tam jest drugi jeszcze. Tylko ja nie mam durek. No już powinienem kończyć. Jeszcze pierścień jakiś dostałem, ale to już sobie chyba będziemy oglądać. Tu jest boss. Halo? Jest. Czyli dobry. No, ale i tak zginął. Powinien się skończyć ten level gdzieś tutaj, no. Też można iść. O, ale tam już chyba jest końcówka. Albo i nie. Prawie zginąłem. Zagapiłem standardowo. Ale by była wtopa na koniec odcinka jeszcze twierdziel dostać. Kurde, te stworki są dziwne. Nie ma końca taka. Tunel, no. Zasadziłem z długością odcinka. Powtarzam się z 5 razy. Na pewno się pokończyć. Ale chcę zobaczyć, czy tu się da. Czy kolejny ten jest za zakrętem. Siemana. Zbierałem rupieci. Troszkę z zabijania takich stworków odzyskuje many, ale to jest minimalna ilość. Jest, koniec. Dobra. Dobra, tu są schody na dół. Tutaj kończymy odcinek. To, co znalazłem... Rzućmy tylko okiem, co to jest. Ja sobie poza odcinkiem psa wyślę, albo sam się przeniosę do miasta i po prostu
posprzedaję wszystko. Ten pas to taki do zręczności, to nie dla mnie. Premia do magii. O, proszę bardzo, bardzo fajny pierścień. Premia do magii. Odpoczynienia zimno obrażenia, zwiększa ilość znajdowanego złota do zdrowia, premia do siły, do obrony, do odporności, do many. Plus 8 do many, premia do magii, plus 6. Wzmacniony złoty pierścień, który to jest? Ten. To ja bym poprosił to zamienić z tym. A ten, do obrony, do siły, do obrony, ten damy psu. Do zręczności, do odporności na zimno. Oczywiście, wymienimy go na ten. Bardzo ładnie. Dobra, kończę na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za wszystkie lajki, komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!